Witajcie moi drodzy, ja jestem z KKF i witam was po krótkiej, paromiesięcznej, chyba dwu czy trzy miesięcznej przerwie w Mario. Jak dobrze wiecie, moja przerwa była która jak dobrze pewnie wiecie, była spowodowana głównie moim wyjazdem do Stanów, ale teraz mamy Wii U, mamy Mario i zaczynamy. Także załadujemy sobie mój świat, który gdzieś tu jest po lewej i będziemy jechać dalej. Pamiętam mniej więcej, gdzie skończyliśmy. I zagramy sobie może tym razem księżniczką. Co wy na to? Księżniczką chyba jeszcze nie graliśmy, więc trzeba to zmienić. Kabelki mi się plączą, nieważne. Dobra, czy my skończyliśmy tutaj? Z tego co wiem, chyba tak, a czekajcie, sprawdzę. Dobra, wychodzi na to, że wcale nie skończyliśmy tam i musiałem coś przechodzić w trakcie. Pomimo, że wziąłem sobie Wii U do Stanów. Chyba jak mi się nudziło, to trochę bo przechodziłem. Ale nieważne, nic nie pamiętam, to było dawno, dawno temu. Także tutaj skończyliśmy, jestem prawie że przekonany. Jedziemy dalej, jak przyszedłem rzeczywiście troszkę dalej, to będzie mi teraz łatwiej. Księżniczka miała być, dobra, szybko zmieniamy księżniczkę, pyk. Jedziemy. Dobra, cały czas, wiecie co, nie jestem pewien, czy tutaj na pewno skończyliśmy. Ale wychodzi na to, że tak. I nasza księżniczka miała jakieś super moce. A, mogła tak sobie szybować trochę w powietrzu. Dobra, gumbasy z drogi. A, masz skopa. Bardzo ładnie. Dobra, zobaczmy co jest na górze. Kurczę, jeszcze się upewnię, czy na pewno tutaj skończyliśmy. Dobra, wychodzi na to, że tak. Dobra, jedziemy dalej. Ja trochę się dziwnie czuję, bo już rzeczywiście pamiętam, że to przychodziłem, ale... Spokojnie, nieważne, będę lami, bo w to tak długo nie grałem, że... Gołąbek! Wiele raz przekonacie, jak sobie nie najlepiej prawdopodobnie tutaj będę radził. Ło, ale powera dostała? Dobra, pobiegamy sobie tutaj w kółko. Ja już nawet tego nie pamiętam. Dobra, nieważne. Jestem bardzo confused. I coś widzę tutaj na dole. Widzicie taką monetkę? Nie wiem, czy ona spadła, czy tam się da jakoś wejść, ale dobra, nieważne. Ło, gumbasy. Won z drogi, grzyby. Gincie! Nie. Dobra, zaraz pójdzie nam lepiej. Spokojnie, spokojnie. Wiecie co? Wychodzi na to, że... Księżniczka to wcale nie jest mój moja ulubiona postać. Z drogi! Czemu je trzeba jeszcze kopać? Łooo! Pięknie, prosto w czapę. Ja w ogóle się jakoś da chyba podnieść, nie? A może nie? Czekajcie, którym się podnosiło? Ja jakoś się dało, tak mi się wydaje. O, dobra, tutaj mamy monetki na czas. Jak ich wszystkich nie zbierzemy, to będzie niedobrze, także... Uwaga, go, go, go! Jeszcze jedna! Prawie że! No nie mogę! Dobra, ale za to mamy checkpointa, fajnie się zakręciła księżniczka na róże. I zobaczmy, co my tu dalej mamy. Tutaj bym chciał znaleźć jakiegoś power-upa. Byłoby całkiem sympatycznie. No ale niestety. Czekajcie, mogę pomacać ten ekranik? Może wyczaję jakieś tajne przejście? Łooo, mówiłem, że będę lamił i oto lamię. Oto jestem. Kurczę. Dobra, to szybko zrzucimy okiem, co tu jest jeszcze na dole. Może coś w skrzynkach będzie ciekawego. Tak myślałem. Tak myślałem! Uciekamy stąd. O kurczę, ale powiem, że stęskniłem się za Mario. To jest tak cholernie sympatyczna gra, że aż szkoda w nią nie grać. Dobra, z drogi śledzie. Mam tutaj misję do wykonania. Voila, cudownie. Wskoczyłem, poradziłem sobie pierwsza klasa. Dobra, może nie idzie mi najlepiej, ale... Będzie dobrze. Siemanko, zobaczmy co jest na górze. Grzybki. Hop. Hop. I skopa, bardzo ładnie. O, grzybek. Dobra, teraz z tym chyba lepiej nie wskakiwać na plecki, bo mają tam jakieś kolce, więc może będę uważał lepiej.
Dobra, i tutaj mamy coś bardzo dziwnego. Okej, zgaduję. Jak wyczuwam Japończyków i czuję, że tutaj trzeba wszystko zapalić, bo oni pewnie takie rzeczy lubią. A ta gra jest z Japonii w sumie, więc... O, złapałem piłkę. I co? Wow. Dobra, zielona gwiazdka, zadanie nie było zbyt trudne. A piłeczkami można rzucać. Co, się mnieczko, lubisz takie duże piłeczki, co? Ja też lubię. Dobra, hop, siup. O, niestety piłeczka ze mną nie przywędrowała. Ale gumba skręcający się w kółko troszkę mi nie pasuje. Teraz czy tu się dało? O, dało się, dobra. Zobaczmy, gdzie się wkradniemy. A! Ło, patrzcie, jaką banię ma księżniczkę. No, jestem pod wrażeniem. Niektórzy sobie na YouTubie bardzo fajne filmiki próbują, kurczę, rozwalić butelkę piwa na głowie, a ona rozwala jakieś fioletowe szkło bez żadnego problemu, no. Ale powiem wam, że księżniczka to nie jest moja ulubiona postać. Bierzemy chyba Luigi'ego następnego. Co wy na to? Dobra, wychodzi na to, że przeszliśmy tutaj poziom, z czego jestem niezmiernie dumny. Także jeszcze tej skrzyneczki, może coś w nich znajdziemy. Grzybek, super. Wbiegamy na górę. O, księżniczka jest bardzo dobra do zdobywania takich dużych rur. Dobra, bardzo ładnie. Świetnie sobie poradziłaś, różowa panna. I bierzemy zaraz kolejny poziom i lecimy dalej. Dobra, co my tu mamy? Jedna gwiazdka, dwie gdzieś zgubiliśmy. A któż to? Bleble, ale możemy sobie zmienić postać. Jak się zmienia postać? Dobra, zmienimy potem. A, tutaj może coś nam wypadnie? Może? Siup! Moneta, zawsze coś. Dobra, Big Galumba Blockade. Wielka blokada galumby, to one się galumby nazywają? Nie jestem specjalistą od Mario. I Luigi miał być, no to nie będzie Luigi. Także czasem... Wow! 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 Dobra, masz skopa po buzie. Jeszcze jeden. I do lawy. I sobie to tyle, serio? No dobra, niech będzie. Trudny boss to nie był, ale straciliśmy jeden rozmiar w dół, co mnie trochę martwi, ale spokojnie damy sobie radę. Dobra, lecimy jeszcze dalej. Zobaczmy, co przed nami. Dostał po głowie, leży nieprzytomny w rowie. I widzę jakiś tort przed nami z wisienkami. Prawie zrymowałem. To się zapowiada troszkę niepokojąco, ale... Double cherry pass. Czyli coś z czereśniami. Serio? Wow, ale wypas! Ale bajer, zobaczcie, jest teraz mnie dwóch. Dwóch Luigi. Ale beka. Dobra, zobaczymy, ile uda nas się skompletować. Za mali jesteśmy, żeby to rozbić. Ale lecimy dalej. Dobra, dwóch Luigi, zawsze spoko. A co tu mamy? Co tu mamy? Bam! Grzybek! No! I obydwoje się nawet zwiększają. Niesamowite, niesamowite. Co to za cuda? O, skrzyneczki. Mam nadzieję, że tutaj żadne gumbasy grzybiory mnie nie wyskoczą. O, proszę, zielona gwiazdka, dlatego warto sprawdzać, jakie miejsca. Jednemu się nie udało. O! Trzech nas jest. Ciekawe, ile nas tam do końca wlezie. Dobra, trzech Luigi, zawsze spoko. Wszyscy się pchają do rury. I... To jest tak bekowe. A to co? To pewnie będzie strzelać. Wow, 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 wow. Jak się rozbiegli. A? Trudna zagadka logiczna. I proszę bardzo, gwiazdeczka. Dobra, tutaj wyczuwam kolejne czereśnie. A jednak nie.
Dobra rura, nie powiem. A drugi? Halo! Dobra, jest nas dwóch z powrotem. Checkpointik. Nie wiem, który na rurze się zakręcił. A przed nami kolejna czereśnia! O nie, na głowie mają! O kurczę, zaczynam się trochę stresować. Dobra, chodźcie tutaj w lewo, panowie. A, już nas trzech jest. A tutaj coś się naprawdę dziwnego dzieje. Oj. Czterech Luigi. Dobra, ja tam... Fuck! Ja tam wyczuwam... Kurczę, musimy się ich pozbyć. Nie! Moi lu... Nie! Dobra, walić to. Ja tam wyczuwałem jakiś dobry bonus, sekret i tak dalej. Jeszcze jedna, proszę. Ja mam kwiatka. Tam było coś srogiego, ja to czuję. Siemanko, panowie. Fajnie, że wpadliście na imprezę. I tam chyba można było jednego tak podnieść do góry. No ale dobra, trudno. Jestem lamuskiem. Ło, ten to jakiś groźny. Jak ucieka skubany? A ja te sobie do rury co? Dzień dobry! I proszę, jakie tutaj magiczne sekrety. Rura wyrasta prosto z podziemi. Co tu się dzieje? I chodzi na to, że doszliśmy do końca. Tutaj trzeba nas czterech, żeby coś się stało. Jestem tylko jeden. Dobra, to jest fajny poziom, żeby kiedyś do niego wrócić i sobie jeszcze raz na spokojnie przejść. Ja sobie te jeszcze monetki pozbieram. Jeszcze na szybciora zobaczę, co jest na dole. Bo tutaj czasem są różne sekrety. Ale wychodzi na to, że nic ciekawego. Także wspinamy się na górę. I Luigi, cudownie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku Mario. Jak nie widzieliście poprzednich, to w opisie znajdziecie linki do wszystkich poprzednich odcinków. Także widzimy się niedługo. Jeszcze tutaj sobie zobaczę, gdzie jesteśmy na mapie BEM. Okej, skończyliśmy przy czeresieńkach, żebym się nie pomylił. I widzimy się na razie. Trzymajcie się, cześć. BEM.